Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem powiedzieć pewną historię, która mi się dzisiaj przydarzyła właśnie w Puerto La Cruz, a więc spotkałem pewne osoby z Polski, pewne dwie panie. I jedna z tych pań powiedziała mi taką historię, że po prostu ma problemy z mężem, że mąż jej nie kocha specjalnie, że ma trochę komplikacji. No i ja wziąłem wahadło, radiostacyjnie przebadałem tą osobę, no i co się okazało, że ta pani po prostu ma polaryzację męską. Jak mężczyzna z kobietą, która ma polaryzację męską, może wytrzymać? Po prostu nie jest do wytrzymania, ponieważ plus do plusa, jak w magnesie, no to po prostu się jest odpychanie, prawda? Dlatego wiele ludzi o tym nie wie. Chcę właśnie to powiedzieć wam na tym malutkim filmiku, że po prostu polaryzacja u niektórych ludzi jest zmienna. U kobiet jest polaryzacja męska i u niektórych mężczyzn występuje polaryzacja żeńska. Jest to związane z cyklem po prostu, jeżeli się urodzi dana osoba, no to jakby się reguluje tej osoby polaryzacja. I to nie jest tak, że tej polaryzacji nie idzie zmienić. Są osoby w Polsce, które dzięki pewnym oddziaływaniom mogą tą polaryzację zmienić. Ja chciałem też powiedzieć, że są pewne zioła, które są na zmianę polaryzacji. Tylko trzeba po prostu poczytać, trzeba poszukać w różnych bibliotekach, popytać się różnych radiestetów, znachorów. Tam znajdziecie więcej informacji, żeby po prostu zasięgnąć na ten temat. Także jeżeli mężczyzna ma polaryzację kobiecą i kobieta ma polaryzację również kobiecą, no to po prostu będzie zawsze problem w rodzinie. Po prostu nie będą się zgadzać, będą zawsze problemy, kłótnie i różnego rodzaju nieciekawe sytuacje. I tak samo jest, jeżeli kobieta ma polaryzację męską i mężczyzna ma polaryzację męską, no to wówczas też jest problem w rodzinie i zawsze jest jakaś niezgoda, zawsze są kłótnie i jest po prostu niezgoda. Co zrobić w takiej sytuacji? Po prostu ja bym poradził na przykład udanie się do jakiegoś radiestety pierw i potem może do jakiejś osoby, która ewentualnie jakimiś dziełami, jakimiś naturalnymi produktami może zmienić tą polaryzację. To jest bardzo, bardzo ważny punkt, ponieważ wielokrotnie ta polaryzacja jest przyczyną rozejścia się małżeństw. Nie wiadomo z jakiego powodu małżeństwa się rozchodzą, mają problemy, mają kłótnie i tak naprawdę nie wiadomo skąd to wszystko wynika. Ja dodam od siebie, że też są sytuacje, w których kobieta ma polaryzację męską i oprócz tego posiada również dwa duchy mężczyzn, które są przy tej kobiecie. I wówczas naprawdę jest nieciekawa sytuacja w domu, ponieważ te duchy mężczyzn odpychają małżonka, czyli po prostu męża odpychają w takim systemie, że mąż praktycznie nie ma dojścia do tej kobiety. Ja opowiem, w moim przypadku było tak, że posiadałem polaryzację wcześniej damską, i miałem dwa duchy kobiet, które odpychały każdą kobietę, która się do mnie chciała zbliżyć. Także istnieją te subtelne oddziaływania, istnieją te subtelne jakby energie, to jest właśnie ta polaryzacja, o której mówię. I dobrze jest po prostu wiedzieć, jeżeli ma ktoś problemy w rodzinie i nie wie dlaczego, no to właśnie może się udać do jakiegoś jasnowidza, czy tam do jakiegoś radiestety i sobie tą polaryzację po prostu przebadać. Wówczas rozwiążecie jakby taki węzeł, który po prostu jest trudny i po prostu dowiecie się pewnych rzeczy o sobie, o własnej energetyce i to po prostu można wszystko zmienić, można wszystko uregulować, nic nie musi być tak, jak żeśmy się urodzili. To wszystko, tą karmę, tą całą energię idzie po prostu zmienić. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy. Można go nosić w kieszeni, można go nosić przy sobie w torebce. Pomaga nas lepsze samopoczucie, jest przeciw depresji, jest bardzo dobry. Tak on wygląda, możecie go sobie zobaczyć. To jest właśnie ten odpromiennik. I jak również proponuję podkładki, które są bardzo zdrowe. Można je kupić na linku pod YouTube'em. Tak one wyglądają, do podniesienia wibracji danego płynu. Woda, czy sok, czy cokolwiek, co położycie na takiej podkładce. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.